Państwa, zespół Tango Netta nas przywitał. Duże brawa jeszcze raz dla nich. Dzisiaj wielokrotnie będą razem z nami cieszyć się muzycznie i umilać czas podczas gali wzorowych. Dzień dobry Państwu. Artur Świtoń, kłaniam się już teraz tak oficjalnie. Cieszę się, że Państwa wszystkich widzę. Miałem okazję gościć w każdej z nagrodzonych gmin. Cieszę się, że po raz kolejny jesteśmy na Dolnym Śląsku, gdzie możemy realizować ten wspaniały projekt, który jest podsumowaniem tym razem kolejnej, jak się okazało, 5-letniej kadencji samorządu. Ja tylko krótko, w imieniu pana marszałka chciałem tutaj wszystkim nagrodzonym, wszystkim laureatom złożyć gratulacje, ponieważ na pewno jest to wysiłek państwa, państwa pracowników, całej gminy. Gratuluję, myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie tych 5 lat kadencji. Życzę Państwu kolejnych sukcesów i kolejnych lat kadencji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, jako przewodniczący kapituły konkursowej miałem zaszczyt i ogromną przyjemność oceniać Państwa karty zgłoszeniowe, gdzie opisaliście tak wiele projektów edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, które wraz z zespołami podległymi pracowników urzędów miast i gmin wdrażacie na rzecz małych ojczyzn, na rzecz mieszkańców, na rzecz poprawy ich życia. Spełniacie nie tylko ich marzenia, ale myślę po części też swoje. No i ostatnia statuetka została nam jeszcze tutaj do wręczenia. Jest to statuetka specjalna, dlatego że rzeczywiście za to bym powiedział, jakby to ładnie określić, no jest coś takiego, drzwiami się wyrzuci, to drugimi drzwiami wejdzie, albo oknem wyleci, a drzwiami przechodzi, z sufitu spada, wszędzie jest wszystko za łatwo. Tak mówi się o tej pani, skutecznym samorządowcu, doskonale rozwijającym swoje miasto i gminę, lubianym, kochanym i chyba przede wszystkim jeszcze nie do końca spełnionym, bo pomysłów jest, podejrzewam, całe mnóstwo. Dlatego też kapituła przyznała tutaj wyjątkowo tytuł także i wzorowego samorządowca dla tej oto osoby. Proszę Państwa, miasto i gmina Góra, burmistrz Irena Krzyszkiewicz, wzorowy samorządowiec, zapraszamy! Gmina Góra położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego i jako najbardziej wysunięta sąsiaduje z regionem wielkopolskim i lubuskim. Zajmuje powierzchnię około 266 km2 i ma blisko 19 tysięcy mieszkańców. Atutem gminy jest bardzo dogodne położenie wśród przepięknych lasów z ogromem znanych zabytków, jak choćby słynna wieża Głogowska wraz z murami obronnymi, czy kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w górze. Komunikacyjnie miasto położone jest na szlaku Lubin-Leszno, co sprzyja przemieszczaniu się mieszkańców do innych miast, także w celach zarobkowych. Poprawie komunikacji służyć ma realizowana obecnie budowa obwodnicy Góry oraz planowana rewitalizacja linii kolejowej. Obecnie na trasie Góra-Rawicz funkcjonuje zastępcza kolejowa komunikacja autobusowa. To powoduje, że władze samorządowe w Górze na czele z panią burmistrz Ireną Krzyszkiewicz postawiły jako jeden z priorytetów poprawę bezpieczeństwa na drogach. Za ponad 90 milionów złotych w ostatnim czasie wybudowano 63 km dróg i ponad 44 km chodników. Przy miejscach newralgicznych powstały progi zwalniające i radary pokazujące prędkość jadącego pojazdu. Na większości tras oświetlenie wymieniono już na LED-owe. Warto tu wspomnieć też o doskonałej współpracy z jednostkami OSP, których na terenie gminy jest 6, z czego 3 w Starej Górze, Osetnie i Czerninie wpisane są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wszystkie jednostki mają nowoczesne samochody bojowe i sprzęt niezbędny do działań w terenie. Ważne są też inwestycje w oświatę. Miasto i gmina Góra zarządza 5 szkołami podstawowymi i przedszkolami. Wszystkie placówki są nowoczesne i realizują we wzorowy sposób program edukacyjny. Tu warto wspomnieć, że na ponad 1300 uczniów prawie 200 uczestniczy z powodzeniem w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Istotne są także zajęcia sportowe. Od kilku lat uczniowie z przyjemnością uczą się pływać, uczestniczą w rywalizacji gier zespołowych i zawodach lekkoatletycznych. Szkoły posiadają też własne stołówki i nowoczesne zaplecze gastronomiczne. Ważne jest też wspieranie mieszkańców zarówno w usuwaniu starych dachów azbestowych, pieców węglowych czy pozostających po nawozach folii rolniczych. W miejscach oddalonych od aglomeracji promowane jest budowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dodatkowo zrewitalizowano zbiornik wodny w mieście Góra, który wraz z otaczającym go parkiem stanowi teraz miejsce wypoczynku i rekreacji. Także kulturalnie gmina Góra ma dużo do zaoferowania swoim mieszkańcom. Od wielu lat z powodzeniem funkcjonuje ciesząca się dużym zainteresowaniem miejska biblioteka, posiadająca bardzo bogaty zasób woluminów i, co ciekawe, systematycznie organizująca spotkania z autorami książek. Natomiast w ostatnich latach na potrzeby gminnej instytucji Domu Kultury dokonano adaptacji pomieszczeń budynku po byłej łaźni. Jest tam sala widowiskowa wyposażona w profesjonalny zestaw nagłośnienia i oświetlenia oraz pracownie studyjne prowadzące zajęcia w kilku sekcjach, m.in. muzycznej, plastycznej, wokalnej czy modelarskiej. Instytucja każdego roku organizuje kilkanaście imprez o charakterze rozrywkowym, w tym cykliczne konkurs piosenki lwowskiej i wileńskiej, regionalny konkurs tańca nowoczesnego, festiwal folkloru czy festiwal piosenki rozrywkowej. Na koniec jeszcze o gospodarce. Gmina Góra ma własną podstrefę w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park. Wspiera też przedsiębiorców i sama inwestuje w infrastrukturę poprawiającą standard życia mieszkańców. Przykładem może tu być odnowienie targowiska według standardów europejskich z zadaszonymi wiatami miejscami do sprzedaży artykułów mięsnych, owoców i warzyw. Gmina Góra zainteresowana jest też rozwojem odnawialnych źródeł energii. Na tej płaszczyźnie współpracuje z firmą Domrel. To tylko niektóre z wielu atutów miasta i gminy Góra, jakie w dużej mierze są zasługą niezwykle aktywnej i doskonale zarządzającej miastem burmistrz Ireny Krzyszkiewicz, która została wzorowym samorządowcem Dolnego Śląska. Miasto i gmina Góra, laureat konkursu Wzorowa Gmina 2023. Oddajemy głos. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, chciałabym serdecznie podziękować Kapitule, że zostaliśmy zauważeni na dolnośląskiej mapie najważniejszych, najlepszych samorządowców. I z tego względu serce się bardzo raduje. Gmina Góra leży w północnej części województwa dolnośląskiego. Jest taką swoistą bramą otwierającą Dolny Śląsk na Wielkopolskę. Nie jest to duża gmina, liczy około 19 tysięcy mieszkańców, ale tak naprawdę siłę w tej gminie stanowią ludzie, którzy z wielką determinacją wpływają właśnie na przekształcenie naszej pięknej gminy.